Panie ministrze, dzisiaj spotkanie z seniorami. W jakim celu będzie to szkolenie? W zasadzie, bo to można chyba nazwać szkoleniem. Przed czym chce pan minister przestrzec seniorów? Taką podstawową inspiracją do tych spotkań z seniorami, do tego konkretnie tutaj w Grudziądzu, są kolejne oszustwa, o których słyszymy. To są naprawdę dziesiątki milionów złotych łącznie strat, jakie ponieśli seniorzy właśnie będąc oszukiwanymi metodą na wnuczka, na policjanta, na zagrożone pieniądze w banku. I o tym będziemy rozmawiać w pierwszej części tego mojego warsztatu wystąpienia, ale chcę także seniorom pomóc odnaleźć się w codziennej rzeczywistości prawnej. Jak oddać niechciany towar, jak uchronić się od niechcianych telefonów, chociażby z kolejną ofertą fotowoltaiki, jak korzystać z praw, które seniorom się należą i w końcu gdzie udać się po pomoc prawną, kiedy ona jest rzeczywiście potrzebna. Ja jestem też nauczycielem akademickim i lubię kontakt z ludźmi, lubię przekazywać, dzielić się swoją wiedzą, ale też korzystać z doświadczenia osób, które takie spotkania przychodzą, bo to zawsze jest pewna wymiana poglądów, wymiana opinii, wymiana doświadczeń i mam nadzieję, że tutaj dzisiaj w Grudziądzu też tak będzie. Polityka w życiu też, ale polityka związana z bezpieczeństwem społecznym, z bezpieczeństwem dzisiaj seniorów, ona jest bardzo ważna. Dzisiejsze przedsięwzięcie ma na celu edukowanie grupy seniorów w celu zapewnienia im pewnej podstawowej wiedzy w zakresie poruszania się chociażby po internecie, w zakresie też podstawowym, też prawnym, bo seniorzy często borykają się z wielkimi problemami prawnymi, złymi umowami podpisanymi, złymi kredytami, naciąganiem, oszustwem, pewnymi prezentacjami, które powodują później długotrwałe skutki finansowe dla ich portfeli. Istotnym dość zagrożeniem, które pojawiło się w obecnych czasach, jest zagrożenie w cyberprzestrzeni. I tutaj pewne kliknięcia, pewne dyspozycje, pewne akceptacje mogą prowadzić często do bardzo negatywnych skutków, do sprzedaży danych, do udostępniania danych, czasami do włamania się na konto osobiste. Mieliśmy do czynienia już w Polsce z tym, że seniorom opróżniano konto. Wracamy także do podstawowego zakresu typowego oszustwa, mówimy tu o oszustwach telefonicznych, o naciąganiu, o pewnej komunikacji, która w ostatnim czasie bardzo się wzmożyła. Liczne kontakty osób oszukujących, naciągających seniorów na różne dziwne decyzje. Nie mówimy tutaj o klasycznych pożyczkach, tak zwanych na wnuczka, bo z tym mieliśmy do czynienia. To już dzisiaj jest proceder jak gdyby mocno dobrze znany medialnie, dlatego seniorzy już dzisiaj są bardzo czujni i zwracają na to uwagę, ale przedtem działo się wiele zła. Oczywiście ta profilaktyka, która ma wynikać po tym dzisiejszym szkoleniu, jest bardzo ważna, ponieważ seniorzy będą mogli się zabezpieczyć w odpowiedni sposób, już mając tą wiedzę, która będzie dzisiaj przekazana. Postanowiliśmy zorganizować to wydarzenie już jakiś czas temu. Takie myśli przyszły, żeby tego typu imprezę, tego typu wydarzenie dla seniorów stworzyć. Minister Szczucki wydał poradnik dla seniorów, ślicznie rozpowszechniany także właśnie w internecie. I chcielibyśmy seniorom grudziąckim przybliżyć bezpieczne poruszanie się także właśnie w internecie, także w mediach społecznościowych, bo przyjęło się, że internet, media społecznościowe to są tylko ludzie młodzi. No, to przeczy prawdzie, bo coraz więcej ludzi, starszych ludzi po 60, 70 czy 80 roku życia korzysta właściwie codziennie z mediów społecznościowych, z różnych portali społecznościowych i chcemy podczas dzisiejszej prelekcji, trzech prelekcji, pokazać naszym grudziąckim seniorom bezpieczeństwo korzystania z mediów społecznościowych, z internetu, z tego dobra wirtualnego. Bardzo dziękuję za przyjście na to spotkanie pod hasłem, pod tytułem Bezpieczny Senior. Będziemy w trakcie tego spotkania dzisiaj rozmawiać o bezpieczeństwie prawnym, a także o bezpieczeństwie w internecie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować także za współpracę instytucji, która nazywa się NASK. To będzie, jakbym prosił o imię nazwisko, Pan Andrzej Ryński jest gościem z NASK. Później po przerwie Państwu opowie o tym, czym zajmuje się jego instytucja i wprowadzi nas tutaj w tajniki bezpieczeństwa w internecie z punktu widzenia NASK. A jeszcze przed przerwą, a po mnie
wystąpi Miłosz Jonieck, radny Prawa i Sprawiedliwości tutaj w Grudziądzu, współorganizator tego spotkania. Też chciałem Miłoszowi bardzo podziękować za zaangażowanie i za współpracę właśnie przy przygotowaniu tego wydarzenia. Miłosz też będzie opowiadał o aspektach internetowych, o mediach społecznościowych. A pozwólcie Państwo, że zaczniemy od problemów prawnych i od tej mojej części, ale zanim przejdę do tego spotkania o bezpieczeństwie prawnym, ja widzę też, że niektórzy z Państwa byli ze mną w Gieczwałcie, to te treści mogą się trochę powtórzyć, ale to nic nie zaszkodzi. Zawsze, jak to mówią, powtarzanie jest matką nauk, trzeba sobie matką studiowania, podstawą studiowania, więc to na pewno nie zaszkodzi. Ale padło takie pytanie dotyczące prawa wyborczego. Tutaj jak chodziłem z przewodnikami, to może najpierw odpowiem na to pytanie. Bo tutaj jedna z pań zapytała, czy ma znaczenie to, przy kim stawiamy krzyżyk na liście wyborczej i czy co by było, gdyby wszyscy postawili krzyżyk przy jednym nazwisku na liście. To pozwólcie Państwo, że krótko powiem o tym, na czym polega przeliczanie głosów na mandaty, bo to też może Państwu pomóc podjąć później decyzję, na kogo chcecie Państwo zagłosować. Ja oczywiście serdecznie zapraszam do głosowania na mnie, ale to każdy z Państwa już później w sumieniu przy lokalu wyborczym będzie decydował. Powiem Państwu tak. Każdy okręg wyborczy ma przypisaną pewną liczbę mandatów. My tutaj jesteśmy w okręgu numer 5, to jest Grudziądz, Toruń, Włocławek, połowa województwa kujawsko-pomorskiego. I w ramach tego okręgu mamy do podzielenia 13 mandatów poselskich. To jest odgórnie określone. Na listach wyborczych do Sejmu każdy komitet wyborczy, który... Ale prosiłbym o ciszę, bo tutaj sobie słychać. Każdy komitet wyborczy może zgłosić maksymalnie 26 kandydatów, czyli dwa razy tyle, ile jest mandatów. I na liście Prawa i Sprawiedliwości, czyli tego komitetu wyborczego, który ja reprezentuję, będzie właśnie 26 nazwisk. Ja jestem pierwszy, ostatni jest Zbigniew Rasielewski, no i po drodze są osoby, niektóre Państwo znacie na pewno bardzo dobrze, inne trochę mniej, ale jest nas na tej liście 26 osób. I inne komitety wyborcze, pewnie większość z nich też zarejestrowała, bo te komitety już są zarejestrowane, 26 osób, na pewno te największe partie właśnie tak zrobiły. I teraz, proszę Państwa, podział mandatów, na czym on polega? Państwo idziecie głosować, macie Państwo w wyborach do Sejmu jeden głos. Jeden głos. Czyli można postawić jeden krzyżyk. Jeżeli postawicie Państwo więcej, to głos jest nieważny. Proszę tego nie robić. Chyba że ktoś chce świadomie oddać głos nieważny, to oczywiście jest też Państwa wybór, ale jeżeli chcecie, żeby Wasz głos był policzony i zaliczył się na wynik komitetu, na który Państwo głosujecie, to trzeba postawić jeden krzyżyk. I teraz suma głosów oddanych w okręgu na poszczególne komitety wyborcze służy do ustalenia, ile mandatów danemu komitetowi się należy. To liczymy metodą, która nazywa się metodą Donta. Jest taki algorytm. W to nie będziemy, proszę Państwa, teraz wchodzić, to by trzeba było na tablicy to przeliczać. Myślę, że to nie jest nam potrzebne. Tak? Ważne, że to przeliczy komisja wyborcza i ustali po głosowaniu, ile mandatów należy się poszczególnym komitetom wyborczym z tych 13 w naszym okręgu wyborczym. I teraz przyjmijmy, że naszemu komitetowi, tutaj taki optymistyczny wynik, podam przypadnie 10 mandatów z tych 13. No teraz mieliśmy 6, ale proszę Państwa, walczymy o więcej, przyjmijmy, że będzie to 10. Tak, dla potrzeby tylko pokazania Państwu, na czym ten system polega. Jeżeli przypadnie nam te 10 mandatów, to następnie komisja wyborcza ustala 10 osób na naszej liście z najlepszym wynikiem. Wtedy ma to znaczenie, przy którym nazwisku Państwo postawiliście krzyżyk. Tak? Wcześniej liczy się wszystkie głosy łącznie oddane na komitet. PiS-u, Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy i tam innych komitetów. Tak? Ustala się, które biorą udział w podziale mandatów, ile im przypada mandatów. A na tym ostatnim etapie te krzyżyki przy poszczególnym nazwisku są brane pod uwagę, czy dany kandydat dostanie mandat, czy inny. Tak? Bo zdarza się, proszę Państwa, że ktoś na przykład mimo wyższego miejsca na liście, na przykład, nie wiem, ma miejsce siódme, nie dostanie mandatu, a dostanie mandat, który jest miejsca ósmego, bo jest bardziej znany, bo zrobił lepszą kampanię, bo przekonał więcej ludzi do siebie, tak? Więc ten krzyżyk ma znaczenie, przy kim Państwo stawiacie.
Na pewno nasza lista zdobędzie tych mandatów dużo więcej niż jeden, więc na pewno dużo więcej niż jedna osoba dostanie się z naszej listy z tego okręgu do Sejmu. Tak? Więc tutaj proszę sobie oczywiście to dobrze przemyśleć, bo każdy głos ma znaczenie. Tak? To jest ważne. Oprócz tego głosujemy na senatora. Tak? Będzie kandydat do Senatu. Mamy w tym dużym okręgu sejmowym, o którym powiedziałem, 3 okręgi senackie. Tutaj okręg grudziącki, to jest Grudziądz, powiat grudziącki, to jest powiat rypiński, powiat brodnicki, golubsko-dobrzyński i zdaje się wąbrzeski też, jeżeli mnie teraz pamięć nie myli. I tutaj są kandydaci do Senatu. Każdy komitet wyborczy może jednego kandydata przedstawić, bo jest jeden mandat do obsadzenia. Tak? I tutaj kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest Józef Ramlał, a inne komitety innych kandydatów przedstawiły. I tutaj sytuacja jest prosta, jeżeli chodzi o to, kto dostaje mandat, kto wygrywa wybory, ten, kto zyskał najwięcej głosów, ważnie oddanych. Tak? Więc wybory do Senatu w tym sensie takim formalnym czy technicznym, powiedzmy, są łatwiejsze. No i oprócz tego, proszę Państwa, 15 października też będzie referendum, tak? Więc dostaniecie Państwo kolejną kartę do głosowania w referendum. Tam w referendum będą zadane 4 pytania i pod każdym pytaniem będzie do wyboru wariant tak, nie. Tak, tak, nie. Więc tutaj też zachęcam Państwa do udziału w referendum, do przemyślenia sobie, jak chcecie Państwo na te pytania odpowiedzieć. To jest święto demokracji i myślę, że każdy z nas powinien skorzystać z tego, że Państwo go o coś pyta, że rząd chce wiedzieć, co obywatele myślą o tych sprawach najważniejszych, więc też zachęcam do udziału w głosowaniu. W przerwie ja tutaj będę z Państwem, więc jak ktoś będzie chciał szczegółowo coś dopytać, to ja oczywiście bardzo chętnie z Państwem o tym porozmawiam. Proszę Państwa, to jest tak, że co jakiś czas słyszymy o tym, że senior, osoba starsza została oszukana na niemałe pieniądze. Ja nawet ostatnio słyszałem, proszę Państwa, już nie będę podawał miejscowości, bo to nie jest ważne, ale nawet mama jednego z prokuratorów została oszukana bodaj na 15 tysięcy złotych, więc to potwierdza tylko to, że każdy z nas może stać się ofiarą oszustwa. Bo tak nieraz ja mam wrażenie, też jak myślę o sobie, że słucham, teraz już może nie, ale kiedyś jak czytałem artykuły, czy oglądałem w telewizji materiały informacyjne o tym, że ktoś metodą na przykład na wnuczka dał się oszukać, nie wiem, wypłacił z banku, czy wyjął z szuflady 30 tysięcy złotych i komuś dał, to taki się pojawia ironiczny uśmiech na twarzy. Prawda? Przyznacie Państwo, sobie siedzimy na tym fotelu i myślimy, jak on mógł tak dać się oszukać? No ja to bym nigdy. Na pewno się w życiu. Może moja sąsiadka to tak, ale ja to na pewno nie. Tak? No więc właśnie, a później okazuje się, że jednak zdarza nam się popełnić, proszę Państwa, jakiś błąd i samemu zrobić coś nie tak. Ja akurat nie miałem takiej sytuacji, żeby do mnie ktoś dzwonił, ale miałem inną. Nawet niedawno się zdarzyło, tylko już byłem ostrożniejszy. Otóż, proszę Państwa, też przychodzą czasami takie SMS-y. Na przykład, że próbujemy dostarczyć do ciebie paczkę, ale za braku trzeba dopłacić 89 groszy. To zawsze są jakieś małe kwoty. Zazwyczaj mniej niż złotówka. Ale może być to inna kwota, ale jakaś mała. Jest link do kliknięcia. No, takie podkreślone, często na niebiesko, żeby tam nacisnąć i to nas przekieruje na odpowiednią stronę, gdzie trzeba dopłacić. I oczywiście, broń Boże, nie można tego klikać, proszę Państwa, bo to jest oszustwo. Ktoś chce prawdopodobnie zawirusować nam telefon i zyskać dostęp do naszych danych, które mamy w telefonie komórkowym. I wiecie co Państwo, ja to wiem, ale jakiś czas temu kliknąłem. No bo człowiek zmęczony i ten palec szybciej, wiecie Państwo, to już tacy jesteśmy trochę dzisiaj wszyscy, że ten palec jak widzi, że coś do kliknięcia, to już ciągnie za nim mózg pomyśli. Tak? Kliknąłem i sobie myślę, co ja zrobiłem. Tak? Przecież w telefonie mam dostęp do konta bankowego, no do wszystkiego, tak? Do dowodu osobistego, do różnych rzeczy, więc oczywiście zacząłem wszystko przeinstalowywać w tym telefonie, zakładać nowe hasła, zainstalowałem sobie program antywirusowy, no chyba nikt mi nic nie ukradł, tak, nie odnotowałem, sprawdzałem, nikt mi nic nie ukradł, ale poczułem się zagrożony, wiecie Państwo, i ostatnio znowu dostałem takiego SMS-a, oczywiście już nie kliknąłem, już gdzieś tam swój mózg wytrenowałem, żeby reagował na takie sytuacje właśnie wstrzemięźliwością, no ale to pewnie będą Panowie więcej jeszcze o tym mówić, o tych kwestiach internetowych.